chcę mówić na temat wiery. Jakiś czas temu Bóg dał mi słowo, że napisał takie głoszenie: bieda to kłamstwo. Bieda to kłamstwo. Tak jak kłamstwem jest śmierć, kłamstwem jest choroba, tak samo bieda jest kłamstwem. Bieda, przyjaciele, to jest stały brak dostatecznych środków materialnych dla zaspokojenia potrzeb człowieka w zakresie jedzenia i picia, schronienia, ubrania, transportu, potrzeb kulturowych i społecznych. A więc biedą nie jest tylko to, że ktoś nie ma co do garnka włożyć. To nie tak. Jeżeli w życiu człowieka poziom finansowy jest niższy niż podstawowe zaspokojenie tych potrzeb, o których powiedziałem przed chwileczką, to mamy do czynienia z biedą. Można mieć co włożyć do garnka, ale można na przykład nigdy nie być w kinie w życiu. Można nie mieć pieniędzy, żeby iść z dzieckiem na basen. I zaznaczam, że nie mówię tutaj o żadnych luksusach. Można nie mieć pieniędzy, żeby pojechać na wakacje. Ktoś powie: no ale to nie jest bieda, że na wakacje się nie. Chodzi o to, żeby tylko przetrwać. Nie. Jeżeli nie masz pieniędzy, żeby pojechać na wakacje, znaczy, że jesteś biedny. Jeżeli nie możesz czynnie uczestniczyć w życiu społecznym, zaznaczam czynnie, bo człowiek nie został stworzony na ziemi przez Boga po to, żeby funkcjonował obok społeczeństwa, tylko żeby był częścią społeczeństwa. Czyli jeżeli nie jesteś twórczą częścią społeczeństwa, to jesteś biedak, jeżeli nie możesz tego robić, bo nie stać cię. Dzisiaj powiem pewne brutalne rzeczy takie odnośnie tej sfery, bo my musimy jasno określić pewne sprawy. Ja bym chciał, jeżeli ktoś z was się będzie źle czuł z tym, co ja będę mówił teraz, to oznacza, że to jest miejsce do pokuty. Naprawdę. Wiecie, to mnie nie głoszono takich poselstw. Mi tego nie głoszono. I wiecie, dlatego, że mi tego nie głoszono, to ja przez lata siedziałem w pewnego rodzaju saku religijnym. Wiecie? Mi nie mówiono tego w ten sposób. Potem zobaczyłem, w jaki sposób mówi się na temat pieniędzy i zobaczyłem tą drugą stronę, ten system wyłudzeń, który istnieje w Kościele, zresztą o czym dzisiaj tutaj Maryla troszkę wspomniała. Przyjaciele, bieda stanowi zagrożenie dla realizacji celów i zadań życiowych. Bieda stanowi zagrożenie. My nie możemy być ludzi. Pamiętajcie, my jesteśmy ultracharyzmatykami. Wiecie, w jakim miejscu jesteśmy. Jesteśmy ultracharyzmatycy. Prowadzimy zespół apostolski. Jest mnóstwo kościołów pozakładanych. Tutaj nikt się z nami nie chce kolegować w Warszawie na przykład. Tam w ogóle nikt się z nami nie chce kolegować. Nikt. Rozumiecie? Jesteśmy totalnie, zupełnie z boku całego systemu religijnego, tak? I wiecie, my jesteśmy ludźmi, którzy muszą mieć w sobie poukładane wszystkie aspekty życia, tak było. Wiecie dlaczego? Bo nam religia nigdy nie poda ręki. Rozumiesz? Nie poda ci religia ręki. W ogóle wiecie, co definiuje w ogóle ruch apostolski? Ruch apostolski to jest ruch zdany sam na siebie. Pamiętaj. Zdany sam na siebie. Co to znaczy? Znaczy, że my wszystko musimy mieć swoje. I my tego w ogóle uczymy ludzi. My uczymy ludzi, aby ludzie byli samodzielnymi jednostkami bojowymi. I wtedy jak się zbiorą takie samodzielne jednostki bojowe do kupy i one stworzą jakąś organizację duchową, tak? To jesteśmy nie do zatrzymania w ogóle, rozumiesz? Jesteśmy bryła nie do zatrzymania.
nie do zatrzymania bryła jesteśmy. Wiecie, jak ja byłem w Legii Cudzoziemskiej, mnie uczyli tego, żebym ja był w ogóle zdany na siebie. Na siebie. Rozumiesz? Na siebie. To ja na siebie. Nie na kogoś z Boga. Bieda powoduje niezdolność do uczestniczenia w zwykłych aktywnościach, które składają się na normalne życie społeczne. Bieda to uniemożliwia. Bieda jest zarazą potężnego grzechu. Religia przez lata nam wmówiła, że bycie biednym to jest coś szlachetnego. Przytaczało nam się fragmenty, zaraz wam przytoczę kilka fragmentów z Pisma Świętego i powiem wam kilka rzeczy na temat podejścia Boga do tego tematu. Biedny, tak? To ktoś, to jest osoba, która nie może wpływać. Czy wiesz, że jeżeli nie masz, jeżeli jesteś biedny, to nie możesz wpływać? Ci z was, którzy uważnie słuchacie tego, czego ja uczę, potem przypomnę, że są płyty z nauczaniami fundamentalnymi. I kiedy ja mówię na przykład na temat pieniędzy, to przytaczam ten prosty werset z Pisma Świętego, który mówi: pieniądz umożliwia co? Wszystko. Wszystko. To nie ja napisałem w tej Biblii. O, pieniądz umożliwia wszystko. Ja uczę ludzi, że pieniądz w świecie jest tak ważny jak Duch Święty w Kościele. I ty możesz mieć namaszczenie po kokardkę. Rozumiesz? A jak będziesz pusty jak bęben turecki, to ty się nie przebijesz, rozumiesz? Z królestwem na szerszą skalę. Ty w wąskim zakresie będziesz sobie tam działał, rozumiesz? Znany jest wam, znana wam jest opowieść o człowieku w przypowieściach Salomona, który nie posiada pieniędzy, a jest mędrcem, tak? Jest inwazja na miasto, prawda? I ten mędrzec posiada, tak? Umiejętność obronienia miasta. Ale nikt go nie pyta o zdanie, w konsekwencji miasto zostaje zniszczone. Czemu go nikt nie pyta o zdanie? Bo on jest biedny. I świadectwo, które wydał swoim brakiem umiejętności, tak? Życia na określonym poziomie finansowym spowodowało, to świadectwo doprowadziło do dyskredytacji go z miejsca mędrca. Rozumiesz? Bieda wali bezlitośnie. To nie ma dwóch zdań. I można tego dorabiać teologię i mówić, jak ja się świetnie czuję. Ale w czym się świetnie czujesz, jaki masz wpływ, powiem? Jaki ty masz w ogóle wpływ? Bez pieniędzy. Nasz wpływ jest bardzo mały. Wiesz, kiedy ty mogłeś mieć wpływ bez pieniędzy? 2000 lat temu, człowieku. I to też miałeś bardzo mały wpływ. Po pierwszy, jeżeli chodzi o zasobność materialną, daj nam przykład, kto? Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, o którego ubranie, tak? Kilku rzymskich żołnierzy, którzy mieli naprawdę wysokie pensje, tak? Rzucało losy, bo chcieli mieć to ubranie. Ubranie jakiegoś tam Żyda. To rozumiesz? To nie było byle jakie ubranie. Już dzisiaj naukowcy doszli do tego, że to ubranie warte było przynajmniej jednego konia. A są tacy, którzy mówią, że kilka koni. Tak? Szok! Jezus nie był biedny. Jezus nie był biedny. I mamy brać z Niego przykład. Co to jest bogactwo? Bogactwo, przyjaciele, to jest ogół dóbr mających dużą wartość materialną, stanowiących zasobność człowieka lub społeczeństwa. Jest tu różnica między biedą a bogactwem? Bieda, tak? To jest stan, w którym nie można się rozwijać życiowo. Bogactwo to jest stan, tak? W którym można rozwijać się życiowo. I teraz posłuchaj, jeżeli zgrzytają w tobie takie rzeczy, to się nazywa pseudoduchowość. Pseudoduchowość. Posłuchajcie. Jestem człowiekiem, który od wielu, wielu lat służy Bogu. Dzisiaj jest tu z nami Jacek. Ja mówiłem wam, uczył mnie, jak wychodzić na ulicę. Brał gitarę, brał mnie i wychodziliśmy na ulicę głosić Ewangelię.
od początku służę Bogu. Położyłem całe życie swoje. Dlatego ja wiem, co ja mówię dzisiaj. Ja wiem, co to znaczy zasobność finansowa i jak ją wykorzystać w Królestwie. Rozumiecie? Ja wiem, ja to rozumiem. I my wykorzystujemy zasobność finansową w Królestwie. Rozumiecie? Bo my złamaliśmy biedę w swoim życiu. Przeczytam wam kilka rzeczy o biedzie i bogactwie. Przeczytam wam 5 fragmentów. Księga Hioba 24:4. Księga Hioba 24:4. Jest napisane tak. Ubogich spychają z drogi. Wszyscy biedacy na ziemi muszą się ukrywać. Posłuchaj. Ubogi człowiek jest spychany z drogi. I ty możesz być mega namaszczony, ale jeżeli będziesz ubogi, to zostaniesz zepchnięty z drogi. Zostaniesz zepchnięty. Rozumiesz? Zwieje cię wiatr historii. Biedacy na ziemi muszą się ukrywać. Co muszą robić biedacy na ziemi? Ukrywać się. Biedacy na ziemi. Oni są w miejscu, w którym muszą się ukrywać. Czy wy w ogóle wiecie, że 96% finansów światowych jest w ręku 1% ludzi? Słyszeliście o tym kiedyś? 96% finansów na świecie. Tak? Jest w ręku 1% ludzi na tym świecie. Czy to nie jest przerażające dla was? Czy nie jest dla was przerażające to, że jakiś procent ludzi trzyma 96% finansów świata, a my mamy 4%. W ogóle, sorry, dla mnie jest to przerażająca informacja. Diabeł, tak, opanował system finansowy na ziemi. Diabeł opanował system finansowy, a chrześcijanie snują teologię, tak, nadduchowe, mówiące, jak mi pieniądze szczęścia nie dają. Teologie są. Teolodzy. Izajasz 41:17. Księga Izajasza 41:17. Gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a nie ma jej, gdy ich język usycha z pragnienia, ja Pan ich wysłucham, ja Bóg Izraela ich nie opuszczę. Posłuchaj. Jaka jest reakcja Boga na biedę? Jaka jest reakcja Boga? W ogóle teraz spójrz, ja chcę, żebyś spojrzał w serce Boga. Gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a jej nie ma, czyli w ogóle bieda jest. Gdy ich język usycha z pragnienia, ja Pan ich wysłucham. Czyli w ogóle Bóg jest przeciwny biedzie. Rozumiecie? Bóg jest przeciwny biedzie. Bóg chce zmieniać życie biedaków. To jest Jego wola. To jest Jego pragnienie i Jego wola. Bóg biedę traktuje jako wroga. Bóg mówi, ja ich wysłucham. Ja się nie zgadzam, Bóg mówi, z tym, że oni tak mają. To nie jest moja wola, żeby oni tak mieli. Ludzie mówią, Pan mnie doświadcza. Pan mi dał trudny czas. Lobotomię sobie zrób. Trudny czas. Przeczytaj Psalm 34:7. Ten biedak wołał, a Pan go słuchał i wybawił go ze wszystkich ucisków jego. Co robił biedak? Wołał.
wołał, nie zgadzał się ze stanem biedy. Zgadzacie się ze mną, co tu jest napisane? Ten biedak nie zgadzał się, że jest biedny. On wołał, on mówił, ja jestem biedny, ja się z tym nie zgadzam. Jest napisane, ten biedak wołał, a Pan go co? Wysłuchał. Pan go wysłuchał. Tamci szukali i znaleźli ratunek. Ten wołał został wysłuchany. Zobaczcie reakcję Boga. Jest napisane, że wystarczy dwóch świadków na zagadnienie. Bieda jest wrogiem człowieka i wrogiem Boga. Być biednym to żadna chluba. Być biednym to jest hańba. I nie ma żadnej różnicy, czy siedzisz w biedzie, czy jesteś prostytutką, ćpunem, menelem, czy jeszcze innym elementem patologiczno-wywrotowym. Żadnej różnicy nie ma. I musimy to zrównać w sobie. Grzech to grzech. Tak samo jak patologią jest być chorym, tak samo jest patologią być biednym. Bo zarówno chory nie jest w stanie prawidłowo szerzyć królestwa, jak i biedny nie jest w stanie prawidłowo szerzyć królestwa. Taka jest prawda. Dlaczego my tyle przykładamy uwagi do tego, żeby na przykład ludzi z zaburzeń wyprowadzać? Wiecie, w kościołach się nie wyprowadza ludzi z zaburzeń. Po co wyprowadzać ludzi z zaburzeń? Kościół będzie głupi, to będzie łatwo nim manipulować. Czy będzie miało przy ciebie 300 debili, przy ciebie nie ma problemu, prawa, lewa, wmówi im się przy ciebie, każdą rzecz im się wmówi, człowieku. W kościele katolickim wmówili, że Maria to jest czwarta osoba Trójcy Świętej, nie ma problemu, sekula sekulorum, dziękuję bardzo, załatwiona sprawa. U protestantów inne głupoty opowiadają, tak? Tak jak jest głupi, to mu łatwo wmówić każdą rzecz. A ja się na przykład nie zgadzam z zaburzeniami. Bo dla mnie człowiek zaburzony to jest człowiek z chorą duszą. To jest chory człowiek. W ranach i sitach Jezusa jest jego uzdrowienie. Ja się nie zgadzam z tym, z patologią jego duszy. Z tym, że on chodzi, on nie wie, gdzie jest poniedziałek, gdzie wtorek, na ciebie, on nie wie, o co chodzi. Ja tak nie wiem, ja rozumiem, że nie mam zgody. Tak samo jak nie mam zgody na biedę. Po prostu. Spójrz. Następną rzecz. 1 Samuel 2:8. Pierwsza księga Samuela 2:8. Wywodzi z prochu biedaka, podnosi ze śmietniska ubogiego, aby go posadzić z dostojnikami. Przyznać mu krzesło zaszczytne, albowiem do Pana należą słupy ziemi. On na nich położył ląd stały. Co robi Bóg? Zobacz. Wywodzi biedaka, ale nie po to, żeby sprowadzić go do miejsca jedynie jakiejś tam formy wegetacji. Tylko do czego go chce wprowadzić? W miejsce absolutnego sukcesu. Posłuchaj. Wywodzi z prochu biedaka, podnosi ze śmietnika ubogiego, aby... Czyli po to, aby go posadzić z kim? Z dostojnikami. Aby go wprowadzić w miejsce sukcesu. Taki jest Boży zamysł wobec Bożego człowieka. Bóg nie chce w ogóle, żebyśmy byli częścią tłumu. Ja zawsze mówię, część tłumu to tłumok. No nie możemy być tłumokami. Rozumiesz, bo tu nie ma, w Biblii nie ma takiego. Zobaczcie, co nam wprowadzono. Jak już część chrześcijan się godzi z tym, że ta bieda to jest okej, nie w porządku, to teraz oni taki środek sobie znaleźli. Środek, miejsce środka. To będę w tym środku. Kiedyś, jak byłem mały, moi rodzice, jak chciałem z nimi spać, byłem malutki i wchodziłem w środek, to oni mówili tak. Kto śpi od ściany, dostanie kubek śmietany. Kto śpi z brzega, dostanie kromkę chleba. A kto śpi w środku, dostanie gówno po kolku. Chrześcijanie chcą być w środku. I mówią, taki balans wyłapiemy w tym wszystkim, żeby nie za bardzo. I czytają jeszcze takie rzeczy z przypowieści Salomona. Panie, zachowaj mnie przed bogactwem. Żebym nie zwariował, wiesz o co chodzi? Akur taki był. Akur nie chciał być bogaty, żeby nie zwariował. Wiesz o co chodzi?
No to Akur tak miał, no takie miał zaburzenie. A dlaczego my zbierzemy pod uwagę, że Akur był doskonały? Akur był martwy do łono, tak? I zaburzony, skoro tak się modlił. Ludzie, postawmy rzecz jasno. Nie możemy brać przykładu z Akura. Musimy brać przykład z Jezusa. Wiecie o tym. Wiecie, z kogo bierzemy przykład z Biblii? Z Jezusa. Z Jezusa. A Jezus nie był biedny. Rozumiecie? Jezus nie był biedny. Jezus, jak zaczął swoją 3,5-roczną służbę, tak, to czytamy, że już po 1,5 roku miał zbudowany zespół finansujący. Rozumiecie, co on miał? Jezus to był kozak. On miał zespół finansujący. Do tego stopnia ten zespół funkcjonował przed ciebie, że kobitki podpierały pieniądze swoim niewierzącym mężom i przynosiły mu. A on się wcale nie wzbraniał. Ile tam Joanna przyniosłaś? No mam parę denarów, bo mąż wyjechał z delegacji. Bardzo dobrze. Mąż bezbożnik nie musi mieć. Ja jestem Jezus, muszę mieć. Jest trudne do słuchania, to jest Biblia. Ludzie, to Biblia. Cały czas się poruszamy po tym. Jezus nie miał żadnych skrupułów. On mówił więcej o pieniądzach niż o sprawiedliwości. Bo Jezus wiedział, tak? Co to znaczy mamon. Jaka jest siła mamona. I że mamonowi można się przeciwstawić tylko i wyłącznie obfitością, która wychodzi z prawdy. On to wiedział. Ewangelia Jana 10:10. Nie będę przewracał, bo znamy to na pamięć bardzo podobnie. Ja przyszedłem, powiedział Jezus, aby owce moje miały życie i to życie w obfitości. Rozumiecie? Ja przyszedłem po to, powiedział Jezus, aby owce moje miały życie i to życie w obfitości. Jezus w ogóle nie brał pod uwagę tego, że ludzie nie będą chcieli przyjąć pełnej Ewangelii. To się nie mieściło w głowie Jezusowi. On umarł na krzyżu po to, żebyśmy mieli dostęp do wszelakiej obfitości. A zasobność materialna, tak, jest obfitością, jest częścią obfitości. Jesteś trójjedyny, duch, dusza i ciało, tak? Biorąc pod uwagę, że twoje ciało nie jest w stanie funkcjonować bez pieniędzy, tak? To 30% twojego życia jest związane z finansami przynajmniej. Dziękuję bardzo. Jest sens? I nie możesz do tego dorobić innej doktryny. Drugi list do Koryntian, 8:9. Co tam jest napisane? Pamiętacie, wymianę krzyżową powinniście znać na pamięć. Chrystus stał się ubogim, abyśmy bogactwem Jego zostali ubogaceni. Wymiana krzyżowa. Rozumiecie? Nasza pieczątka. Pieczątka naszego życia. Wymiana krzyżowa. Nie część wymiany. O Boże, dziękuję Ci, że zbawiłeś mnie od grzechów, teraz zdechnę z głodu. O Boże, dziękuję Ci, że uleczyłeś mnie z jakiejś choroby, teraz nie ma problemu, będę wegetował całą resztę życia. Że to jest plucie na krzyż. Rozumiecie, o czym ja mówię? Krzyż bierzemy w całości. Tak jak wchodzisz w małżeństwo, dzisiaj, wczoraj byliśmy świadkami do tego, jak tutaj Ci Państwo brali ślub przed takim dżentelmenem z łańcuchem na szyi. Raper. Oni się wzięli w całości. W całości! To nie ma, że Bartek powiedział, Marta, ja tam mówię 94%, przy ciebie, a te 6%, to niestety ja nie biorę. Wziął całą Martę. Wzięła całego Bartka. Rozumiecie? Krzyż się bierze w całości. Wymiana krzyżowa to jest jedna bryła. Chrystus stał się ubogim, abyśmy bogactwem Jego zostali ubogaceni. Wymienił się. Wziął biedę na siebie, tak jak wziął na siebie grzech, chorobę, odrzucenie i każdą inną patologię. Tak samo
Nam nie wolno tego różnicować, nam nie wolno powiedzieć, o bieda, bieda, to bieda mnie nie dotyczy. Ja przetrwam, wszędzie, zawsze przetrwam, ja też wszędzie przetrwam. Rozumiecie? Jak się zwężają sytuacje życiowe, to ja się w ogóle zamieniam w szczura. Ja mam taką mentalność, ja siedziałem 10 lat po więzieniach, rozumiecie? Ja siedziałem w tak ciężkich warunkach, że się w pale nie mieści. Tak? I robiłem takie rzeczy, że się, że rozumiecie, ja w ogóle jestem zahartowany w tym, żeby przetrwać. Jestem mistrzem przetrwania. Ale ja nie zamierzam na tej ziemi przetrwać. W ogóle, rozumiesz, ja nie poznałem Jezusa po to, żebym ja tu przetrwał. Bo ja przetrwać bez Jezusa potrafiłem. Ja bez Jezusa potrafiłem przetrwać. Bez Jezusa uciekałem bandytom. Bez Jezusa dawałem sobie radę. Bez Jezusa byłem w stanie przetrwać w każdych warunkach jak szczur. Ale jak poznałem Jezusa, to wiecie co? Przestałem mieć takie myślenie, bo to było myślenie biedaka. Ja miałem dużo pieniędzy, ale miałem mentalność biedaka. Rozumiecie? Mentalność biedy była we mnie. Duch biedy był we mnie, duch przetrwania. Przetrwania! Z Bogiem nie spotkałeś się po to, żeby trwać. Z Bogiem spotkałeś się po to, żeby obfitować. Masz wydać obfity owoc. Rozumiesz? Nie zdechłą gruszkę. Rozumiesz? Nie byle co. Nie byle co. Masz wydać owoc. Owoc twojego życia. Owoc to nie jest tylko to tam napisane w Galacjan. Miłość, radość, pokój i tak dalej. To jest owoc. Tak? Owoc to jest wszystko w naszym życiu. Owoc to wszystko w naszym życiu. Wiecie, ci z was, którzy jesteście na szkole służby, wiecie, jak my uczymy. Sługa Boży to jest wzorzec. Tak? Wzorzec pod każdym względem. Łącznie z wyglądem zewnętrznym, tak? Bo likwidujemy dziadostwo wszelkiego rodzaju, tak? Chodzi o to, że musimy zobaczyć, jak wyglądają Boże poglądy na temat biedy i bogactwa. Przestańmy rzeczy nazywać inaczej niż nazywa Bóg. Chcę wam podać teraz 5 punktów wyjścia z biedy. Po pierwsze, trzeba zapoznać się z poglądami Boga na temat biedy i bogactwa, jeżeli chodzi o człowieka. To jest początek. Początek. Boże zdanie. Posłuchaj, moje i twoje zdanie, jeżeli kłóci się z Bożym zdaniem, tak? To pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to zrezygnować ze swojego zdania. Musisz poznać Boże zdanie. Ja ci dzisiaj tylko dałem taką namiastkę Bożego zdania na temat biedy i na temat bogactwa. Taką namiastkę ci rzuciłem. On ma takie zdanie. Jak chcesz to sobie zgłębić, to sobie zgłębi. Po drugie, trzeba uznać biedę za grzech. Biedę uznajemy za taki sam grzech, jak każdy inny grzech. Rozumiesz? Nie różnicuj grzechów. Grzech to grzech. Grzech to greckie słowo harmateia. Błąd. Błędem jest być pustym jak bęben turecki. To błąd być dziadem na tej ziemi. I proszę nie dorabiać do tego doktryny żadnej. Po trzecie, musisz uwierzyć w prawo do obfitości. Podkreślam, ty masz prawo do obfitości. Prawo. Dlaczego masz to prawo? Ponieważ na krzyżu Golgoty zostało ci to nadane. To nie jest coś takiego, że o, jak Bóg da. Ja ludzi o coś pytam, mówię, no wiesz, jak Pan da, to będę miał. Jesteś nieprzytomny. Pan dał. Pan dał. Pan dał wymianę krzyżową. Pan nic ci nie da. W niebie nie ma fabryki pieniędzy. Rozumiecie? Takich rzeczy nie ma. Tak jak Bóg dzisiaj nikogo nie uzdrawia, tak też Bóg nie zrzuca ludziom kasy. Czasem komuś się trafi jakiś cud i ktoś na tym pasuje. Mówi, o, bo tam ktoś znalazł diament, ja też znajdę diament. Ja bym go, żeby z głodu się nie wykończył tej pory. Będę tego diamentu szukał. Po czwarte, musisz zdecydować o działaniach w sprawie bogacenia się. Musisz zdecydować, ty musisz zdecydować, że ja chcę działać w sprawie bogacenia się. Ja będę bogatym człowiekiem. Ja będę...
Bogaty, to nie chodzi o to, żeby życie spędzić na zarabianiu pieniędzy, bo ja w ogóle o tym nie mówię. Ty masz być bogatym człowiekiem po prostu. I nie porównywać swojego bogactwa do czyjegoś bogactwa. Ale nie masz prawa być biednym człowiekiem. Rozumiesz? Jeden będzie bogaty tak, a ty będziesz bogaty tak. Tylko ten twój poziom bogactwa to będzie realny poziom bogactwa. To będzie absolutne zaprzeczenie biedy. Czyli ty będziesz posiadał takie wartości materialne w swoim życiu, za pomocą których odniesiesz sukces na poziomie powołania, które masz. Rozumiesz? Ale nie możesz być biedny, bo bycie biednym to grzech. I krew Jezusa obmyła cię z tego grzechu. Rozumiesz? Nie możesz żyć w biedzie, bo to cię załatwi. I piąty punkt to jest ustanowienie priorytetów w temacie szafowania dobrami materialnymi. Ustanawiamy od razu priorytety. Priorytety. Ja jestem człowiekiem zasobnym finansowo i ja mam ustawione w życiu priorytety. Ja nieraz wam mówiłem, że my nie wiemy w zasadzie, gdzie się kończy służba, zaczyna nasze prywatne życie. Czasem jestem w stanie tą rzecz ogarnąć, czasem, ale najczęściej nie, ponieważ my wszystko położyliśmy na rzecz Królestwa. Wszystko położyliśmy na rzecz Królestwa. Rozumiecie? O, ja sobie mogę prywatnych rzeczy, na przykład odliczyć piasek dla kota, co kot w niego sika, ale cierpię czy karmę dla niego, bo tego nie uznaję za służbę, ponieważ nie uważam, żeby ten kot się przyczyniał do jakiejkolwiek formy szerzenia Królestwa. Ten kot jest tylko i wyłącznie dla przyjemności naszego domu. A jeśli chodzi o moją osobę, to czy on jest, czy go nie ma, to może ma to wpływu na moje ciśnienie. A więc to uznaję za rzecz prywatną. Tak to uznam, rozumiecie? Ale kiedy jedziemy głosić Ewangelię i kiedy jedziemy usługiwać gdzieś, to kolację, którą jem, uznaję za kolację w służbie. Tak? Teraz chcę, przyjaciele, pokazać wam kilka punktów odnośnie prawa bogacenia się. Chciałbym, żebyście do tego podeszli naprawdę poważnie. Po pierwsze, oceń swoją sytuację materialną i ustal podstawowy poziom twojej zasobności. Ustal poziom twojej zasobności. Bądź w tym szczery, prawdziwy i odważny. Poziom zasobności. Ustal ten poziom. I to będzie rzecz, którą masz osiągnąć przez wiarę. Rozumiesz? I teraz ja w ogóle zakładam, że macie poukładane fundamenty wszystko. To takie założenie teraz robię. Że wszyscy, do których to mówię, mają poukładane fundamenty, bo one kosztują 4 zł, a w internecie są za darmo. Więc jeżeli nie macie poukładanych fundamentów, to wy macie bardzo duży problem z arogancją na Poznaniu. Bo to je można kupić, przesłuchać, a w internecie są za darmo. Bo my układamy wszystko w tej kolejności w naszym zespole piramidalnie. A więc idziemy dalej od tego, co już zostało położone. A więc oceń swoją sytuację materialną i ustal podstawowy poziom twojej zasobności. Wedle wiary, którą posiadasz na dzisiaj. Rozumiesz? Czasami do mnie przychodzą ludzie na przykład i mówią, ja jestem stawiennikiem. Ja mówię, o co się modlić. Znaczy, ja mówię, o cały świat się modlę. Ja mówię, idź tu. Ty masz wiarę, mówią cały świat. Jeszcze nie spotkałem człowieka, prawdziwego stawiennika, który ma wiarę o cały świat. Rozumiesz? Jak możesz mieć wiarę o świat? Znaczy, może masz. Ja nie znam. Ja nie znam. Wiecie? Jedyną osobą, którą spotkałem w Biblii, która była w stanie się pomodlić modlitwą wiary, o ludzi, na świecie, nie? To był Jezus. Ja nie spotkałem w żadnym innym miejscu Biblii jednego człowieka, który by swoją wiarą sięgnął świata. To jest teoria.
My teoretyzujemy. Teoretyzujemy. Bo to tak jak u człowieka, wstawiennictwo polega na tym, że przy ciebie on powie: Panie, przynoszę ci całą ziemię, to dajemy piardną i poszedł. On nic nie wie o wstawiennictwie, nic. Nic, nic. On nie wie, co znaczy rodzić. On nie ma pojęcia o rodzeniu duchowym. I on mówi, że on się wstawiał w świat. Tak samo jak człowiek, który w życiu swoim nic nie ma i on teraz sobie zbuduje kredyt finansowy. Ja zamierzam mieć 200 tysięcy w miesiącu. To ciekawi mnie. Rozumiesz? Nie takie się ustawia sobie poprzeczki. Ustawia sobie poprzeczkę zgodnie z wiarą wiary. Tak? I dopiero z tego miejsca, kiedy je osiągniesz, wchodzisz na następny poziom. Po drugie, zacznij wierzyć o ten poziom i wyznawać ten poziom. Wierzę o ten poziom, który ustanowiłem z Bogiem i wyznaję ten poziom. Ten poziom musi zostać przeze mnie osiągnięty. I ja to traktuję tak poważnie, jak każdą inną rzecz. Rozumiesz? Jak ja mówię, Boże, ja teraz ustanowiłem taki poziom wpływu finansowego na naszą całą służbę, on ma być taki i taki. I ten poziom, Ojcze, ja o ten poziom wierzę. I ten poziom wyznaję. Po trzecie, szukaj Bożych objawień w temacie realizacji i wzbogacania się. Bóg, na podstawie wersetów, które wcześniej czytałem, który Ciebie ratuje i wyprowadza, to jest Bóg, który daje Ci koncepcję bogacenia Cię. Koncepcję bogacenia się. W ogóle Bóg ma plany bogacenia się. Trzeba szukać Boga i być z Bogiem, jeżeli chce się mieć koncepcję. Po czwarte, edukuj się i zbieraj informacje w ramach Bożych objawień, które przyjmujesz. Czyli, kiedy przychodzą objawienia, krok po kroku, ja zaczynam je rozwijać poprzez edukację i system informacji. Chrześcijanie tego nie lubią. Chrześcijanie się nie lubią uczyć, bo mówią to takie nieduchowe. Ale ty musisz się edukować w temacie objawień, które masz. Ja ci nie każę się edukować w temacie objawień, które ma ktoś. Ja ci każę się edukować w temacie objawień, które masz ty. Ty nie możesz przyjść i powiedzieć, a mam takie objawienie. Bo ja dostałem objawienie, że ja mam założyć fabrykę butelek. Bardzo dobrze. Musisz zacząć się rozwijać w temacie szkła i kontaktów w temacie produkcji butelek. Musisz zacząć w tym temacie iść. Jak dostałeś takie objawienie od Pana, to się edukuj. Tak? Bo Słowo Boże mówi, że jeżeli ktoś jest fachowcem, czyli człowiekiem dobrym w swoim fachu, może służyć królu. Czyli ty musisz być fachowcem w danej dziedzinie. Ja ci nie każę być fachowcem w jego dziedzinie. Ty musisz zacząć być fachowcem w dziedzinie, do której odbierasz objawienie. Musimy się edukować w tych tematach. Następnie, pracę w zakresie zdobywania bogactw traktuj tak samo, jak każdą inną formę służenia w Bożym Królestwie. Nie ma, że ewangelizacja jest tu, a zdobywanie bogactw jest tu. Równiutko wszystko idzie. Rozumiecie? Równo. Bo całym naszym życiem służymy Bogu. I nie bój się często z pewnych rzeczy zejść, aby sięgnąć po temat bogactwa. Bo być może jest to na przykład czas zdobywania Twojego Kanaanu. Ja często do ludzi mówię, wyhamuj w pewnych sprawach. Wyhamuj. Zajmij się przez te miesiące, przez te kilka miesięcy teraz, tak? Rozbudową sfery finansowej. A potem znowu, tak? Będziesz zasuwał w tych dziedzinach służby, w których zasuwałeś. Naucz się przy tym wszystkim słuchać Boga. Gdzie zwolnić, gdzie przyspieszyć. To Pan nadaje tempo, pamiętaj. To Bóg nadaje tempo. A Kościół to się nauczył, że my nadajemy tempo we wszystkim. Że jak już coś robię, to ja to robię. Ale stój, zaraz! Jest napisane w trenach, w Lamentacjach Jeremiaszowych. Dobrze jest, kiedy za młodu, tak, mąż Boży, on szuka Bożego prowadzenia. Dobrze jest, to dobrze jest. Co to znaczy za młody? To nie znaczy, że kiedy jest młody fizycznie. To nie znaczy też, że kiedy jest młody w wierze. To znaczy, że kiedy jest młody w jakimś objawieniu. Przychodzi objawienie, jest to młode objawienie i teraz dobrze jest słuchać, Boże, jaka dynamika ma być tego tematu.
Jaka dynamika! Ileż tu ludzi się porwało z motyką na słońce. Przyglądam się pastorom, którzy nie mają co do garka włożyć. Kościół zakładam. Ale to dobrze. Jaką masz koncepcję finansową? Ale tu nie, tu chodzi o sprawy duchowe. Nażresz się duchem? Zjadłeś kiedyś ducha? Zjadłeś? To ty mnie za bzdury opowiadasz. Ja takich kozaków widziałem kupę w życiu, już rozumiecie? To on się, on duchowo. Ja mówię, ja jestem duchowym człowiekiem. Ja jestem duchowym człowiekiem. Funkcjonuję w duchu. I mam w duchu poukładane priorytety. Tak? Ja wiem, jak się funkcjonuje w duchu. Ja dzisiaj wstałem rano, modliłem się od razu innymi językami, rozumiecie? Zrobiłem siusiu, rozumiesz, co było w ciele. Tak? Wyszedłem z łazienki, dalej się modliłem innymi językami, poszedłem do kuchni, tak? I wsunąłem, proszę ciebie, łyżkę kreatyny, łyżkę aminokwasów rozgałęzionych, rozumiesz? Zasunąłem to sobie z rana, co było w ciele. Tak? A potem znowu się modliłem w innych językach. Ja nie wziąłem, nie wyrywałem kawał księgi Izajasza i nie zjadłem jej. Rozumiesz? Bo mój brzuch nie potrzebuje najeść się Biblii, tylko mój brzuch potrzebuje zjeść coś innego. I ty możesz na jakimś krótkim odcinku mówić, niesamowicie będę służył Panu. Zobaczymy, jak ty będziesz służył temu Panu. Ciekawy jestem. Kiedy ci cukier opadnie i energia ci opadnie. Wiesz, to jest proza, bo my mówimy o prozie życia. To jest proza życia, tak? Dalej, wiarą i wyznaniem zabezpieczaj każdy etap, w który wchodzisz. Czyli wchodzę w kolejny etap i zabezpieczam je, ten etap znowu wiarą i wyznaniem. Jak nakładam na ten rozumiecie, ja nie sięgam jedynie wiarą po jakieś objawienie, tylko ja już potem wchodzę w jakiś etap. Fabryka butelek. Poznałem człowieka na przykład, który zajmuje się produkcją butelek, tak? No teraz co ja robię? Ja zaczynam na podstawie wiary, tak? Wchodzić w relację z tym człowiekiem. Biorę autorytet, tak? Nad demonicznymi siłami, które go atakują, tak? Nad czasem, który jest potrzebny, żeby się z nim spotykać i tak dalej, i tak dalej. Buduję relacje przez wiarę, tak? Buduję swój kanał. Następna rzecz. Siej w Królestwo Boże od początku, a nie dopiero wtedy, kiedy zobaczysz wymierne efekty. Ludzie mówią tak, ja będę siał w Królestwie, jak się będę wzbogacał. Jak zobaczę, że coś mam. Wiecie, nigdy nie sialiśmy w Królestwo, jak widzieliśmy bogacenie się nasze. Święty Paweł mówi, że do Koryntian, wy sialiście w Królestwo z ubóstwa waszego. Tak? Z ubóstwa, czyli w miejscu, kiedy wy jeszcze byliście ubodzy, tak? Wy już sialiście w Królestwo. My tego uczymy ludzi. Siej w Królestwo, nawet jeśli jeszcze nie widzisz wymiernych efektów twojego bogacenia się. Następnie, pilnuj, aby nie łamać prawa i szukaj Bożych objawień, jak nie dawać się okradać systemowi. A więc nasze bogacenie się, ono musi funkcjonować zgodnie z prawem państwa, w którym żyjemy. Jak się nam nie podoba, to musimy państwo zmienić. Mamy takie prawa, jakie mamy. Bezbożne, bezbożne. Ja w ogóle nie mam żadnych wątpliwości, że w tym kraju są bezbożne prawa. Bezbożny system podatkowy, to są bezbożne rzeczy. Ale jeżeli nie będziesz płacił podatków, to cię zamkną do pudła i będziesz zewnętrzną więzienie. Rozumiesz mnie? Ale tak. Ja w związku z tym, co robię, przychodzę do Boga i mówię, Boże, jak się mam poruszać w tym chorym systemie? Krótko powiedziawszy, naucz mnie pływać w tym szampie. I on mnie nauczy. Jak się pływa w tym szampie. Bo to nie jest kwestia, Panie, zlikwiduj szampo. Nie ma zlikwiduj szampo. Ten kraj jest i jest i koniec, więc nie pasuje Ci, to się wyprowadzi do Luksemburgu. Ale jesteśmy tutaj, żyjemy tutaj. I teraz tak, ja mówię, Boże, ja będę postępował zgodnie z prawem w tym kraju, tak? I będę brał od Ciebie mądrość, w jaki sposób, tak? Wymijać różne słupki. Ty mi pokażesz luki między słupkami, bo Ty jesteś Bogiem mądrości i Bogiem objawienia. Następnie, żyj dostatnio, ale racjonalnie, tak aby bogactwo Cię nie blokowało. Bogactwo nie może Cię zablokować. Rozumiesz? Musisz żyć
Masz być bogatym człowiekiem, ale człowiekiem racjonalnie funkcjonującym. Nie wiesz, na przykład odrzucenie, do czego doprowadza ludzi, którzy szybko się bogacą? Że ludzie szybko chcą coś mieć, różne rzeczy chcą mieć. Obładują się różnymi rzeczami, przedmiotami, elementami, różnymi, wiecie, chodzi pełno ich naukowych, ja mówię, ale po co ci te rzeczy? Za cholerę ci ten fajer. I człowiek taki przychodzi, ty faktycznie, bo ja nigdy nic nie miałem. Ja mówię, to jest syndrom biedy. Syndrom biedy. Dlatego ja muszę mieć wszystkiego dookoła wiedzy. 48 swetrów, milion butów, proszę ciebie. Kiedy byłem na spotkanie z Peterem Danielsem, takim bogatym chrześcijaninem, on ma jedną parę butów. Ten facet. To ciekawy w ogóle facet. Ma Rolls Royce, jedną parę butów. Dziennikarz go dopytał, mówi, dlaczego ty pan tak ma? Pan ma jedną parę butów? On mówi, bo mam jedną parę butów. To mam jedną parę butów. No. Mówi, tak ma. Nie? Ale pan ma Rolls Royce też. On mówi, no mam, mówi, to jest dobry samochód, mówi Rolls Royce. Mówi, stać mnie, to mam Rolls Royce. Mówi, jeszcze Rolls Royce, jedną parę butów. Tak. Wiecie, co chcę wam pokazać? Pewną formułę racjonalizmu w tym wszystkim, tak? Facet ma Rolls Royce'a, tak? Jedną parę butów. Ktoś inny może mieć 30, to nie w tym sprawa. Chodzi o to, żeby coś cię nie blokowało. Niech, rozumiesz, bogactwo nie może cię zablokować. Masz być bogaty, ale nie zblokowany. Musisz zobaczyć, że jeżeli coś cię blokuje w życiu, to się pozbywaj się tylko jakiejś rzeczy. Różne rzeczy się pozbywaj w życiu, jeśli cię blokują. Następnie, cały czas rozwijaj się. Jeżeli chodzi o kwestię bogacenia się, ty musisz się rozwijać. Ty nie możesz być człowiekiem, który tam doszedł do jakiegoś miejsca, no ja więcej to nie. Jeżeli ty widzisz, że jest możliwość więcej, to ja nie wiem, i sięgam dalej. Rozumiesz? To cały czas rozwijam się w tym i cały czas pilnuję, abym ja był na fali. Następnie, im więcej masz, tym więcej siej w królestwo. Nie bój się takiego czegoś. Im więcej masz, tym więcej siej. Nie odliczaj sobie, wiesz, ludzie liczą, że ciebie dziesięcinę sobie odliczę, dziesięcinę. Ja mówię, weź, bo człowieku, mówię, kurczę, mówię. Zacznij myśleć racjonalnie, to nie jest prawo. Dziesięcina. W ogóle to, jaka dziesięcina? My siejemy w królestwo, ludzie, to jest nasze królestwo. Nasze królestwo. Nasz dom. Kurczę, to nasz kawałek podłogi. Na czym chcesz oszczędzać? Na królestwie? Kosztem czego? To bieda! To bieda! To duch biedy! Mówi do nas, tak? Nie siej tyle. Nie siej, bo ci nie zostanie. Wiadomo, czy się Bóg nie zmieni. Ty, wczoraj oglądam program, Sara oglądałem program. Ja już różne rzeczy widziałem, ale tu mnie rozwalili. W Tybecie rzecz się dzieje. Okazuje się, że ta jest jakaś bogini, która się wciela w dziewczynki. I co i raz zmieniają te dziewczynki. I normalnie są boginki. I słuchajcie, one tam do pierwszego okresu są tymi boginiami. I to w ogóle państwo na to płaci. Bo wiecie, starą to patrzyliśmy tak, ja mówię, wow. I tam potem jest rozmowa z taką jedną, co była boginią, teraz jest na studiach, rozumiesz, bo ona się tam nawet nie mogła uczyć, to musiała siedzieć. Oni od małego tam wymalowali i trzeba ją było całować po stopach, żeby ona błogosławiła. Ty czujesz, i do niej przychodzili tacy różni ludzie i ona ich tam błogosławi. Jak ona potem dostanie okresu, to ją zmieniają, z tego siodła ją wysadzają, następną boginkę biorą taką jakąś czteroletnią. Rozumiesz? Człowieku, ja mówię, no różne rzeczy widziałem. I wypowiada się, kobieta mówi, no była boginią tam przez jakiś czas, wiesz, ja mówię, boginią była. I oni wierzą, że ta bogini jakaś tam, jak się tam nazywa, ona wchodzi w te dziewczynki. Potem jak dziewczynka dostanie okresu, to hej, a ona z nich wychodzi, wchodzi w następny. Taki system. Rozumiesz? Ja mówię, co za w ogóle głupota, ale człowieku. I wiecie, natomiast o co chodzi? Jaki wielki nakład pieniędzy na takie zjawisko? Rozumiecie? Szok w ogóle. I teraz... Patrz, jesteś narodzony z Bożego Ducha, jesteś w prawdziwym systemie. Zobacz, w prawdziwym systemie. Zobacz, w jakim położeniu jesteś wobec prawdy. Tak? Posiadasz nieskończoną możliwość rozwijania się, tak?
I ty musisz sobie ustalić konkretnie priorytety. Tam sobie ludzie priorytety ustalają. Słuchajcie, potrafią takie dzieci utrzymywać wiekami, a z głodu giną inni w tym kraju. Im więcej masz, tym więcej siej w królestwo. Jesteś w idealnym miejscu, najlepszym miejscu we wszechświecie. Jesteś dzieckiem Bożym. Nikt Ciebie nie opuści. Bóg się nie rozmyśli, Bóg się nie zmienia jak boginki. Jest cały czas ten sam Bóg. Następnie szukaj objawień co do poszerzania się i partnerów w Twoim rozwijaniu się co do bogactwa. Szukaj tego. Szukaj z kim, gdzie, jak. Jak mogę więcej. I rzecz ostatnia, opieraj się zawsze na odwadze i mądrości. Te dwie rzeczy, one będą towarzyszyły jak dwie siostry twojemu bogaceniu. Nie można się bogacić, nie będąc odważnym człowiekiem. Rozumiesz? Nie można się bogacić, nie będąc mądrym człowiekiem. Po prostu to nie ma takiej opcji. I wiecie, na końcu ja chcę wam powiedzieć kilka, mam takie cztery rzeczy. Ja myślę, że chciałbym, żebyście o nich w ogóle usłyszeli. Pamiętacie, jak ja mówiłem ze 3 tygodnie temu na temat prawa przyciągania, za co zostałem zresztą oskarżony, że jestem propagatorem New Age. Ale prawo przyciągania jest najpotężniejszym prawem we wszechświecie, niestety. Twoje myśli muszą być myślami człowieka, który jest bogaty. Myśl o tym, czego chcesz i nie myśl o tym, czego nie chcesz. Ucz się tego, to jest bardzo proste. W ogóle zacznij myśleć w odpowiedni sposób. Myśl o tym, czego chcesz. W ogóle myśl o tym, czego chcesz. I nie myśl o tym, czego nie chcesz. W ogóle jak nie chcesz braku, to nie myśl o braku. Jak przyjdzie ci myśl o braku, to bezwór w imieniu Jezusa. Nie będę myślał o braku. No bo przecież, jeśli ty myślisz o braku, to ty przyciągasz do siebie brak. Kurczę, ludzie. A jak się zaczniesz o tym mówić? Szok. To tylko wzmocnisz działanie prawa przyciągania. Coś wam powiem. Rzeczywistość duchowa. Ja nie mówię o Bogu, tylko mówię o całokształcie rzeczywistości duchowej. W pewnym sensie nie toleruje słowa nie. Jest to dziwaczna rzecz, ale na przykład jeżeli chrześcijanin się modli tak: Panie, nie chcę być nigdy chory. W ogóle on będzie chory. Ja to trzasnąłem już w ogóle, ja to rozumiecie, trzasnąłem to i uczę tylko ludzi. Jest ogromna różnica w modlitwie pod tytułem: Panie, ja nie chcę być chory, a w modlitwie ogłaszania jestem zdrowy. To jest tak wielka różnica, jak wschód od zachodu słońca. Duchowa rzeczywistość w pewnym sensie nie rozumie słowa nie. Jak myślisz na przykład, żebym tylko nie miał wypadku, Boże, modlę się, żebym nie miał wypadku. Ty ściągasz wypadek do swojego życia. Boże, modlę się, żebym tylko żonę znalazł. Prawdopodobnie nie wiem, ile będziesz się szukał. Rozumiesz? Bo to jest modlitwa lękowa. Są modlitwy lękowe, lęk. Ale kiedy ogłaszasz, tak? Mam żonę. Halleluja. I czekam, aż się zjawi w realu. To jest zupełnie inny temat. Jeżeli myślisz jako bogaty człowiek. Bogaty! To ściągniesz bogactwo do życia. Przyciągniesz tą rzecz. To nie znaczy, że ci sztaba złota przywali w głowę, ale to oznacza, że pojawią się kontakty, układy, sytuacje, możliwości. Rozumiesz? To tak zadziała. Wszystko, o czym postanowisz uporczywie myśleć, stanie się w twoim życiu doświadczeniem. Słuchaj, wszystko, o czym postanowisz, aby uporczywie myśleć, stanie się w twoim życiu doświadczeniem. I coś ci powiem na końcu o emocjach.
Emocje pozwalają ci zrozumieć, co myślisz, bo są wytworem twoich myśli. To znaczy, bardzo łatwo jest kontrolować nasze myśli za pomocą naszych emocji. Jeżeli ja się czuję gorzej, to znaczy, że ja źle myślę. Jeżeli na przykład ja odczuwam dyskomfort z uwagi na to, że ja czegoś nie posiadam, tak? To znaczy, że ja myślę w kategoriach biedy. A więc co robię? Natychmiast występuję w imieniu Jezusa przeciwko duchowi biedy atakującemu moją głowę. Rozumiem? Natychmiast robię. Korzystaj z emocji. Przecież ja nie gromię emocji. Ja mówię, uspokój się, nie gromię emocji, tylko zobacz, do czego one prowadzą. Rozumiesz? Jak ja na przykład widzę, że się zdenerwowałem na coś czy na kogoś, tak? Wiecie, co to jest dla mnie za impuls? To jest impuls, że ja źle myślę. To ja idę do swojej komory i mówię, Boże, ja teraz zmieniam swoje myślenie. Bo emocje w ogóle są głupie. W ogóle emocje to jest bezmyślna konstrukcja, bo one są przyczepione do myśli. Rozumiecie? W ogóle nie ma tego. Emocja sama z siebie, to ona nie działa, bo ona jest pod czymś. I teraz jak ja źle czuję, to znaczy, że ja źle myślę. Mówię o tym wam, żebyście uczyli się kontrolować myśli, tak? I brali autorytet nad myślami biedy. Ile mi jeszcze brakuje? Ile ja jeszcze czasu muszę na to czekać? Kiedy ja się wreszcie dorobię? To są wszystko myśli biedy. Tak? Rozumiecie? To są myśli biedy. Patrzenie na, cały czas na brak. Brak. To mam słabsze, to mam za słabe. Tak? Ten samochód ledwo jeździ. Może pomodlę się, żeby jeszcze jeździł. A może nie modlę się, żeby jeździł. A może w ogóle zacznie inaczej myśleć. To co Michał dzisiaj powiedział? Nie modl się w ten sposób, żeby dostać 200% pensji. Bo może blokujesz, tak? Za pomocą demonicznej siły biedy, która powoduje cię do tej lękliwej modlitwy, tak? Zupełnie inną sytuację w życiu, która ci w ogóle życie ułatwi. A może mają cię wywalić z tej twojej pracy, tak? Gdzie ten knur, jak tu Michał dzisiaj powiedział, zarządza i nie daje ci, tak? Może cię mają wyrzucić. Niech cię wyrzucą. Tak? Bo to jest biedna praca. Klepiesz tam biedę. To niech cię wyrzucą z tej pracy. I ty pójdziesz w tą stronę, w którą uwolnisz myśli na temat bogactwa. Bo Bóg jest z tobą 24 godziny na dobę. I Bóg nie ograniczył twojego życia do miejsca finansowego, w którym dzisiaj jesteś, a które nie daje ci satysfakcji. Bóg cię nie ograniczył do tego. Sam się ograniczyłeś w pewnym sensie, nie wiedząc pewnych rzeczy, bojąc się różnych spraw. Rozumiesz? Utknąłeś w jakimś miejscu i powiedziałeś, kurczę, mi tyle wystarczy, Pan jest przecież ze mną. Co to w ogóle za historia? To z cyklu pro ciebie, jak jedziesz samochodem, rozumiesz, ktoś jedzie 150 na godzinę, pro ciebie raptem inne języki się włączają. Zwalnia, przestają się włączać, się wyłączają. To lękliwe modlitwy. Przyjaciele, chciałbym, żebyśmy zrozumieli tą rzecz. To jest ważna sprawa. Ja niewiele mówię tutaj w Kościele o takich rzeczach. Ale co pewien czas pokazuję wam pewną strategię diabła i pokazuję wam w ogóle wolę Boga. Bierzemy pieniądze. I teraz będziesz zbierał te pieniądze. Jak będziesz dawał te pieniądze, też tam zbierzesz. To podejmij decyzję, że staniesz się bogatym człowiekiem. Że poszerzysz się w tym bogactwie, że nie dasz się biedzie. Że nie dasz się. Nieważne, jakie masz wykształcenie. Nieważne, jak ci trudno się zrobiło w życiu. Nieważne, ile życie cię dojechało. Każdego z nas życie dojechało. Każdy z nas ma szansę. Tutaj w Kościele jest wielu ludzi, którzy sięgnęli po taką szansę. Nie patrzyli na to, że mają za sobą problemy życiowe. Rozumiecie? Tylko zaczęli brać Byka za rogi. Wiecie, jak ja byłem złodziejem, to ja jak się nawróciłem do Boga, to ja wam powiem taką rzecz. Jednym z moich największych problemów to był problem finansowy. Ja nie mogłem się uporać z mentalnością w ogóle, którą miałem wcześniej. Wiecie, o co chodzi? Ja w ogóle nie byłem pewny, czy
czy ja potrafię zarobić pieniądze. I to pieniądze, które nie tylko będą mi znaczać na życie, ale będą też rozszerzały moją służbę. Ja nie wierzyłem. Wiecie czemu? Bo ja nigdy nie... Ja kradłem, ja zabierałem innym ludziom. Rozumiecie? Ja nigdy nie wybudowałem w sobie mentalności bogactwa. Ja byłem biedakiem, złodziejem. Z mentalnością biedaka, złodzieja. Ja miałem pieniądze. Ale to była... Ale mentalność biedy nie dojeżdżała. Ja się zacząłem uczyć potem z Bogiem. Mówię, Panie, jak do tego dojść? Pamiętam, kiedyś taka broszurka wtrafiła w moje ręce, jak złamać ducha ubóstwa. I to, jak ja to zrobiłem, jak to zrobiłem, to to zaczęło otwierać mi drogę we mnie. Wiecie? We mnie. Ja postanowiłem, że ja nie pójdę na kompromis z biedą w swoim życiu. Jeszcze raz mówię, możemy wytrwać w tym ciele. No tu nie chodzi o to, żeby wytrwać. My w każdych warunkach. No wiecie, my założyliśmy pierwszy kościół w ośrodku dla bezdomnych. Wy nie widzieliście, jak się zbiera kolektę. Wiecie, ile mnie kosztowało, żeby bezdomnym ludziom w tym kościele mówić o pieniądzach? Jak ja kiedyś tam zaprosiłem jednego usługującego, jak oni mu zebrali kolektę, to się rozpłakał. Ten facet się rozpłakał. Ja miałem naszykowane pieniądze dla niego, rozumiecie, bo my tam zaprosiliśmy, ale on to, ale ja specjalnie w ogóle, wiesz, a ja mówię, ja stawałem przed bezdomnym człowiekiem, który nie miał nic, ja mówię do niego tak, siej w królestwo. Mówię, jaki masz dochód? On mówi, 50 złotych dostaje do opieki społecznej. Ja mówię, z tych pieniędzy będziesz siał w królestwo. My podnosiliśmy do ludzi. Rozumiesz, my produkowaliśmy w ośrodku dla bezdomnych, tak? Gdzie był syf i brud, my produkowaliśmy, tak? Ducha bogactwa. To samo robił Derek Prince, jak jeździł do Indii, czy w inne miejsca, gdzie jeździł po Afryce, gdzie było po prostu masakryczne rzeczy. Mówił, Boże, co mam robić? Jak ja mam wolę? A tu się do niego mówił, powiedz, żeby siali w królestwie. Wprowadź ich do kraju pomarańczowego. I ucz ich o pieniądzach. Wiesz, tu się w Europie można pięknie uczyć o pieniądzach, ale pojedź, proszę Ciebie, do Afryki i ucz o pieniądzach. Mów ludziom, jak ludzie po prostu nie mają za co umrzeć. A to jest kwestia wewnętrznego ukierunkowania, a nie miejsca, w którym mieszkasz. To jest właśnie zaraza ducha biedy. Rozumiecie? Że on przychodzi i mówi, nie, nie możesz. Wstańmy proszę. Pomódlmy się. Ojcze, ja modlę się teraz. Ojcze, i my teraz autorytetem Kościoła przeciwstawiamy się każdej demonicznej sile biedy, która w jakikolwiek sposób wpływa na jakiegokolwiek człowieka na tym miejscu. Ojcze, my nie zgadzamy się na to w imieniu Jezusa. My przeklinamy demoniczne siły biedy. Ojcze, my ogłaszamy, że Chrystus stał się ubogi, abyśmy bogactwem Jego byli ubogaceni. Ojcze, my ogłaszamy, że Chrystus wszedł na ziemię po to, abyśmy obfitowali. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa pozbywamy się wszelkiej mentalności biedy, wszelkiej mentalności dziadostwa i ubóstwa. Ojcze, w imieniu Jezusa, Ojcze, my stajemy się na Ciebie. Ojcze, my poddajemy Tobie nasze myśli. Ojcze, my chcemy, aby każdy z nas był podnoszony z tego miejsca, w którym jest teraz, o krok wyżej, o stopień wyżej, Ojcze. My chcemy, Ojcze, tego. My wiemy, że bogactwo jest naszym powołaniem. Ojcze, Ty wiesz, jakie mamy poustalane priorytety. Ojcze, Ty wiesz, że naszym celem, naszym pragnieniem jest szerzenie Twojego Królestwa. Ojcze, ja dziękuję Tobie za każdego człowieka tutaj. Ojcze, ja dziękuję Tobie. I Ojcze, ja teraz chcę, aby następowały przełomy w myśleniu ludzi. Ojcze, niech myśli będą ukierunkowane na bogactwo. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Ojcze, ja modlę się o to. Ojcze, dziękuję Tobie, że żadna myśl, ona nie będzie pozostawała w miejscu ubóstwa. Ojcze, w imieniu Jezusa. Ojcze, dziękuję Ci, że ludzie z taką samą determinacją będą przeklinali ubóstwo w swoim życiu, jak każdą inną formę patologii diabelskiej. Ojcze, uwielbiam Cię za to. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty podnosisz dzisiaj ludzi. Ojcze, ja modlę się teraz o myśli ludzi. Niech one będą ukierunkowane, Ojcze, na sukces. Ojcze, ja modlę się w imieniu Jezusa. Ojcze, ja nie boję się, Ojcze, bo ja wiem, że ludzie, Ojcze, stoją mocno w Tobie.
mówię, Ojcze, Ojcze, ja wiem, że Twoja potężna siła jest w ludziach. Ojcze, ja wiem, że miłość do Twojego Królestwa jest w ludziach. Ojcze, uwielbiam Cię za to. Potężny, Święty Duchu, wypełniaj ludzi. Duchu obfitości, wypełniaj ludzi. Wypełniaj ludzi. Niech zmieniają się myśli. Niech pojawiają się nowe możliwości. Niech pojawiają się nowe koncepcje. W imieniu Jezusa, a Ty, Święty Duchu Proroczy, który prowadzisz ludzi poza naturalność, wskazuj im, co mają robić, a zachowuj, Ojcze, wszystkich ludzi tutaj, od wszelkich ludzi przewrotnych i złych, od wszelkich oszustw, Ojcze, zachowuj ludzi od wszelkiego zła, od wszelkiej przewrotności, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.